I kolejna część już 20. Szósta? Siódma? Naszej 15-minutowej powtórki do matury. I fajne zadanie. Suma dwóch kwadratów jest równa 32. Suma ich pól jest równa 40. Oblicz różnicę długości boków tych kwadratów. Jak ja to zadanie przeczytałam, to powiem szczerze, że się podjarałam jak fix, bo bardzo mi się podoba to zadanie. I tak, no to zacznijmy. Pierwsze, czyli tak, A to będzie długość boku pierwszego, B długość boku drugiego. I tak, suma obwodów, czyli obwód pierwszego to się równa 4A, obwód drugiego to się równa 4B. Pole pierwszego to się równa A kwadrat, pole drugiego to się równa B kwadrat. No nie? No tak, tyle na razie. I tak, suma obwodów, czyli to plus to, suma obwodów jest równa, oj, jaką kreskę zrobiłam, jest równa 32. A suma ich pól, czyli pole 1 plus pole 2, równa się 40. No to podstawmy, co wiemy. Czyli 4a plus 4b równa się 32, a kwadrat plus, oj, bardzo mi się to nie podoba, że mi zrobił takie brzydka tutaj, a kwadrat plus b kwadrat równa się 40. Podzielmy obustronnie tu przez 4 i otrzymujemy. A plus B równa się 8, A kwadrat plus B kwadrat równa się 40, przepisujemy. Z pierwszego wyznaczę A. A równa się 8 minus B. Podstawiam do drugiego, czyli 8 minus B podniesione do kwadratu plus B kwadrat równa się 40. Tu mamy z rozkróconego mnożenia, czyli jest 64 minus 16b plus b kwadrat plus b kwadrat równa się 40. Skąd ja wzięłam ten wzór skróconego mnożenia? 8 minus b. No, zaraz mi szlak trafi. No, już piszę. To się równa. A minus b do kwadratu, czyli a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Moje a to 8, moje b to b. 8 kwadrat mam, więc minus 2 razy 8 razy b plus b kwadrat. Stąd mi się tutaj te liczby tu wzięły, ok? No to dobra, poredukujmy dalej. 40 przerzucę tu. Ci mamy tak, 2b kwadrat minus 16 b to się równa. 64 minus 40 jest plus 24 równa się 0. Podzielmy obustronnie przez 2. Czyli mamy b kwadrat minus 8b plus 12 równa się 0. Liczymy deltę. A żeby policzyć deltę, to wypiszmy sobie współczynniki. A równa się 1. Weźmiemy to b z kropeczką, dobra? Równa się minus 8. C równa się 12. Delta to się równa b kwadrat minus z kropeczką minus 4ac. To się równa. Dlaczego tu dałam kropeczkę, żeby to nie było konfliktu oznaczeń? Czyli jest minus 8 do kwadratu minus 4 razy 1 razy 12. To się równa. To się równa. 64 minus 48 to się równa 16. Myślałam, że się tu zmieszczę, ale dobra, to pierwiastek z delty to się równa pierwiastek z 16, czyli 4. No i teraz tutaj będę liczyć nasze B1 i B2. Minus B z kropeczką, minus B z kropeczką,
minus pierwiastek z delty minus pierwiastek plus pierwiastek z delty plus 2a, 2a. To się równa. Minus 8 minus 4 2 razy 1 i tu podobnie minus minus 8. Oj. Aj, będę kichać. I tak. I co nam wyszło? Przez 2 razy 1 to się równa. 8 minus 4 przez 2 to mamy 4 przez 2, czyli 2. Tu będzie 12 przez 2, czyli 6. Więc będziemy mieć dwa wyniki tak naprawdę. I skoro moje B wynosi równa się 2, to A się równa 8 minus 2, czyli 6. Drugi to będzie, jak B równa się 6, to A równa się 8 minus 6, czyli 2. To A wyliczałam z tego wzoru tu. Szóstka pochodzi stąd i dwójka pochodzi stąd. Ale w treści zadania chcą obliczyć różnicę długości boków kwadratów. Czyli 6. Czyli co mamy? A minus B to się równa 6 minus 2, czyli 4, albo jak mamy tę drugą parę, A minus B to się równa 2 minus 6, czyli minus 4. Odpowiedź, mamy dwa takie wyniki. Oj, ale mi to trochę zeszło. Ale dobra, lecimy do kolejnego zadania. W czteroosobowej grupie zawodników średnia wieku jest równa 20 lat. Kiedy do grupy dołączył Olek, średnia wieku wzrosła o rok. Ile lat ma Olek? Czyli tak, mieliśmy jakąś czteroosobową grupę, tak? W czteroosobowej grupie było tyle. Czyli miałam G to będzie grupa bez Olka, no nie? Czyli tak, grupa przez 4 równa się 20. Ale do nich dołączył Olek. Czyli grupa plus Olek przez 4 równa się, średnia w wieku wzrosła o rok, czyli 20 plus 1. Stąd tutaj wiem, że to G równa się 20 razy 4, czyli 80. I tak, teraz tutaj to biorę. Czyli G plus Olek. To będę pisać Ol, dobra? Olek, albo cały Olek, nie jest długie. Równa się 21 razy 4. Tak, bo tu pomnożyłam razy 4, żeby pozbyć się tego ułamka. Za tą moją literkę G mogę podstawić ten nasz wynik tu, czyli G 80. Więc mam 80 plus Olek, to się równa. Czekajcie, bo ich jest tu wzrosło, to musimy mieć tu 5. 5 i 5. O, przecież już mamy nie 4 osoby, bo to były 4 osoby plus 1, to jest 5 osób, tak? To mamy 105, czyli Olek to się równa 105 minus 80, to się równa 25, czyli Olek ma 25 lat. Więc jeszcze raz, tutaj, o tym pamiętaj, bo widzisz, ja się zagadałam o czymś innym, tu. Piątka to też musiało się zwiększyć. Dlaczego? Bo doszedł do nich.
I to jest ważne. Ważne! No. Mogłabym ten filmik nagrać od nowa, ale ja chcę, żebyś mogła zobaczyć lub mógł zobaczyć, jak można coś szybko poprawić. No. Więc to tyle ode mnie. Zadanie trzecie. Bo ja mam taką ideę, że pomimo tego, że już 18 lat uczę, chcę nadal pokazać, że człowiek nie jest kalkulatorem, nie jest maszyną i można się w czymś głupim pomylić. Dobra. Funkcja F taka. Mamy taką funkcję, no nie? F od x równa się m minus 2 razy x plus m. Losujemy liczbę m, czyli nasze m należy do takiego zbioru. Minus 4, minus 3, 0, 2, 5 i 8. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania takiej liczby, że funkcja f będzie rosnąca. Czyli tak. Prawdopodobieństwo to się równa. I tak, w liczniku piszemy co? Ile liczb ze zbioru m spełniają warunek, że nasza funkcja f od x będzie rosnąca. W mianowniku ile liczb ma zbiór m? Pyk. Coś takiego trzeba tylko zrobić. No i teraz pytanie takie. Skąd ja wiem, kiedy nasza funkcja jest rosnąca? Funkcja liniowa jest rosnąca, gdy to, co stoi przy x, czyli u nas to, musi być większe od 0. Czyli m musi być większe od 2. Które liczby są większe od 2? 5 i 8, prawda? Więc tylko z tych wszystkich liczb dwie liczby spełniają nasze założenie. Czyli 2. A na dole co piszę? Ile tu jest liczb? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, bo mamy tylko 6 liczb. Czyli to jest prawdopodobieństwo wynosi 1 trzecia. No i już ostatnie zadanie. Wyznacz wzór funkcji liniowej, która spełnia poniższe warunki. Czyli mamy funkcję f od 1 równa się 3 i f od minus 2 równa się 6. I tak. Ważna sprawa. F od x równa się y. I tak. Jak tu mam podane 1, to jest mój x. Tak samo tu. A ta trójka to jest moim y i ta szóstka to jest z moim y. Jak ja to mam wszystko połączyć? Z tego wiem, że do mojej funkcji liniowej, która ma taki wzór, należy punkt 1, 3. Z tego wiem, że do niej należy punkt też minus 2 i 6. Co to znaczy, że za x podstawię jedynkę, to moja funkcja będzie wynosiła 3. To są bardzo ważne rzeczy związane z ogólnymi informacjami o funkcjach. Nie tylko chodzi o funkcję liniową. To działa w każdej funkcji. Funkcji kwadratowej, wielomianie, trygonometrycznej, jakie tam potęgowej, logarytmicznej, w wielomianach i tak dalej. No nie? I co ja teraz mam zrobić? No za x daję jedynkę, za y trójkę. Czyli mam 3 równa się 1 razy x plus b. Drugi punkt to jest minus 2. Ajajaj, durnota. 6, oj. 6 równa się minus 2 razy x plus b. Pyk, pyk, wąs. To odejmę od tego, czyli 6 minus 3 równa się minus 2x minus 1x plus b minus b. 3 równa się minus 3x, bo to nam się poskracało, dzielę przez minus 3, x równa się minus 1. Ale czekajcie, czekajcie, bo ja się rozpędziłam. Wybaczcie, to powinno być nasze a.
I na sam koniec jeszcze taki fuck up, fuck up. O! Podstawiamy za x przecież. Czyli mój współczynnik a równa się minus 1. Więc podstawiam tutaj do tego i otrzymuję tak, że jeśli a równa się minus 1, to mam tak 3 równa się 1 razy minus 1 plus b. Czyli a równa się minus 1, b równa się 3 plus 1, czyli a równa się minus 1, b równa się 4. I koniec. Nie, bo trzeba było napisać wyznacz wzór, czyli y równa się minus x plus 4. I tak. Sorry, że się tutaj majtnęłam z tym x-em. Jakoś nie wiem, czemu sobie tak wkręciłam, że po prostu wkręciłam sobie. No i nie mam więcej na swoją obronę. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, no to po prostu daj znać. No i zapraszam Ciebie na kolejną część już jutro. I również postaram się przygotować jakieś fajne, ciekawe zadanka. Bo te zadania są już takie otwarte, no i trochę punktowane za większą ilość punktów na maturze. Od 2 do 4. Więc ja myślę, że dobrze się z takimi zadaniami zaznajomić. I jak masz jakiekolwiek pytania, to pisz. Ja jestem po to, żeby Tobie pomóc. Pa!